Hej, zobaczcie, jak się przygotowywałem do świąt na mieście. Może jakaś bombeczka na święta? Nie, dzięki. Może jakaś bombeczka na święta jakaś? Małe to. Zresztą kobieta też mi często to mówi, że małej. A Jezu! Oj, super. O, który z którym? Dzień dobry. Co tam słychać? Co tam mamy? Jemiołkę? Będziemy się całować? No trzeba. Co, no dobra. A to trzeba. No dalej, a nie tak. No co dalej, tak? Nie mogę. Co sam siebie? Nie, my! Nie, może... Wesołych świąt. No wesołych. O, super! Przytulam się do obcych ludzi. A to tylko będziemy się całować. Chodź tu! No, ślimaka, leci ci! A to z panem, czy... A to jak wolisz już. Zrobić. No pocałować się. Co? Znaczy wy ze sobą, nie że ze mną. A to... Można to zmienić. No dawajcie. Ja. Dawajcie, przyjaciół. O! Ja nie, pani wiecie, tu rybie można na tego, na święta kupić? Na bazarze, na różkę. Bo ja byłem u jednego gościa, to mi sprzedał za 20 zł. To ma niby, że to urosnąć do święta. Nie wiem, czy to odrośnie. A, nie, to ryby, co pan gadasz. No tak, oto... Do świąt ma urok. Ja się chciałem spytać pani, bo jakbym tą rybę zostawił pani do Wigilii, to by pani oprawiła to na Wigilię? Nie. Sprzedały mi dzisiaj o taką rybę za 50 zł, oto... Podobno ma to urosnąć pan do Wigilii. Pan spada. Pan dał akwarium włożyć. Nie. Pani patrzy. Pan daje mi do smażenia. No sprzedały mi taką. Jasne. Chyba pan nie wie, co pan wie. No pani, kupiłem te ryby i ma do świąt podobno urosnąć, że to na 6 osób ma starczyć taka rybka. Jak pan ma na imię? Janusz. Panie Januszu, co pan chory? To katar tylko i oto... Każdy to smaży? No ale to podobno ma urosnąć do Wigilii. Panie zobaczy, jak to ładna. No. To ma podobno urosnąć do świąt pani taka wielka. No bo to jak się cuda wiedzie, to tak jest. No tak mi powiedziały pani, bo to taka odmiana karpia. Krzykam, bo ja nie wiem, jak się tym zająć, wie pani. Tak jedna ryba? Ta? A powiedziała, że urośnie. Bo to na tych antybiotykach, genach, żeby dać i tam tych kartoflów wrzucać i mięsa i podobno rosną do świąt, to taka ma być. Że 6 osób ma się wyżywić tą. Ja bym była młoda, ale ona już stara. Nie! No właśnie dowodu mi nie dali jej, to nie wiem. A, ja nie mogę, to mnie oszukały znowu, żebym się wciula dał zrobić. A bombeczki może? Dziękujemy. Karpik na święta. Zajebiście. No. Można kupić? Można kupić, dopiero uciekł ze stawu. Dobra. Karpik może dopiero ucieknięty ze stawiku? O, elegancko, jeszcze ledwo dycha, ale jeszcze coś się da. Do zamorzyckiego trzeba zrobić. No. Ale Nemo już spierdolił, tylko dalej zostało. Cena do ustalenia, przebieg też. Znaczy, oj, kto nie ta branża, czekaj. Sianko może? Szaleństwo. No, się dopiero pani zacznie szaleństwo. U mnie jeszcze bez kolejek. Którą z tych dwóch choinek lepiej, żebym się zdecydował, którą wziąć? Bo ja nie wiem. Chyba ta. Ta o? Naprawdę to. Chociaż tak bardziej mi się ze Związkiem Radzieckim kojarzy, bo tak na czerwono i nie wiem. Jest bardzo ładna. Co? Tak. Piękna jak ty. No. To co, byśmy trzymali taką w domu? Polewać. No, to widzicie, jak rozświetliwamy światło. No, proszę się zapomnieć. 500 zł pani damy. Ale nie trzeba pani podlewać. Dwa sezony pani wytrzyma. Mówię panu. Toga Parczewska. Słyszał pan.
Ja biorę tą choinkę, a ty będziesz tym moim prezentem pod nią. I ta fajna, i ta. No bo ja nie wiem, na którą się zdecydować, pani, bo tu... O, pani może będzie wiedzieć, pani mi podpowie. Czy ja to dobrze robię? Czy się robi? No. Myślę, że mąki niech pan da jeszcze. To taka kolumbijska taka. I co z tą mąką? A, wiem! Nie, a, bo jest przyzwyczajenia to. To trzeba rozwałkować. No to wałkuję. Wałka pan nie używa dobrze. No a jak używam? No tak jak kobieta nam nie używa, to tak samo i ja używam. No wiesz i wałkuj. Ja nie umiem. Wy tak? Może być tak, wy zostaw pan, gdzie to takie cinkie. Bierz pan tego. Bo bombeczkę może. To wezmę dwie bombeczki. No to bierz, które chcesz. Możesz sobie tak uderwać, no. Jestem taki pół człowiek, pół litry więcej. Chłopaki, to wy sprzedajecie może? O tą choinkę bym kupił. Nie wiem po ile to. 200 zł. Bez VAT. Bez VAT oczywiście. A panu która się bardziej podoba choinka? Po lewo czy po prawo? No jak nie? No proszę bardzo, taka trochę czerwieńsza. Taki to jest model, proszę pana. Nowa po prostu odmiana. Jakieś tam włoski mogą się trafić. Zamówiłem z internetu, oszukałem mnie. 300 zł miała być choinka, o takie coś przysłali mi. I powiedziała, że ja to wsadzę do wody i ma urosnąć jeszcze. No. Ja w życiu już nic nie kupię przez te internety, same oszusty tam. No, come on. Co by mi jeszcze chciała dać? Wy razem! No, budzie. What's that? This tradition, now you have to kiss her. She's my sister. No problem! That will be easier. O, superowo. Musicie się pocałować. O matko. Może wystarczy. No to co, buzi. Grzyba, kapusta nakładaj i będzie wszystko. Ja nigdy nie robiłem to. Pił pani. Od razu pierogi pan będzie nie. Będę pani lepiej. Panie, może pan pomożesz, bo pomocy trzeba mi na święta, panie. Panie, zobacz pan. No dobra. Dobra, chociaż? Pewnie, że dobry. No weź mój. Panie, wiem, zbierałem o tam w zeszłym sezonie, o tam przy tych szaletach miejskich. To dobre były, o. Jak coś, to mam jeszcze te siano pod stolik i pod bydlęta. U mnie bez kolejek, więc... W poniedziałek w sumie nie będziemy tłumaczyć. No to... Dzięki za zdobycie dnia, miłego. Siano jeszcze? Siano? Pod bydlęta? Bez kitu, też to nabra. Dobra, no, starczy. Masz, dobra. Trzymaj. Dzięki, no. Przelewem bez faktury w bitcoinach. Także życzę wam wesołych świąt, wszystkiego najlepszego. Powiedzieć coś, chcesz pozdrowić kogoś? Tak, wesołych świąt i wszystkiego najlepszego. Ja bym chciała pozdrowić całą moją rodzinę, chłopaka i życzyć wszystkim wesołych świąt. Również wam życzymy wesołych świąt i pamiętajcie, jutro kolejny odcinek o 13 na kanale. Do zobaczenia, cześć! Pa!